w sierpniu na 19 warsztatach, które organizujemy w tym roku, odwiedzi nas około 700 dzieci z Wrocławia. To jest bardzo dobra frekwencja, porównując tutaj do innych salonów, które podobne warsztaty organizują w całej Polsce. No i tradycją stało się to, że okres wakacyjny, okres, który jest takim okresem dosyć martwym, jeśli chodzi o premiery książkowe, filmowe czy płytowe, dedykujemy właśnie najmłodszym, by mogli sprawdzić swoje umiejętności plastyczne, ale nie tylko. Staramy się właśnie wrócić do tych technik takich bardziej tradycyjnych, czyli wyklejania, rysowania, malowania, wszystkiego tego, czego dzieci w dzisiejszych czasach no właśnie nie doświadczają z racji zainteresowania przede wszystkim elektroniką, tabletami, smartfonami i tym wszystkim, co się z tym wiąże.